A jakie choroby towarzyszą łuszczycy? Towarzyszą, czy mogą ją naśladować bardziej? Towarzyszą. Zdarza się dosyć często, że w przebiegu łuszczycy często są schorzenia kardiologiczne, chociażby nadciśnienie tętnicze pojawiające się u pacjentów, różnego rodzaju niewydolności, prawda, zastawkowe towarzyszące, hiperlipidemię, czyli podwyższony poziom cholesterolu lub jego składowych. Może się pojawiać cukrzyca, może się pojawiać otyłość, zresztą są pewne publikacje donoszące o tym, że łuszczyca przestaje być rozpatrywana jako tylko choroba skóry, paznokci, tak, włosów i stawów, ale również staje się chorobą ogólnonarządową.